Chciałem Państwu przedstawić Krajowy Plan Odbudowy w aspekcie chorób kardiologicznych, czyli wskazać na pewne obszary, w których ta kluczowa decyzja, jeśli chodzi o finansowanie wielu projektów w ochronie, między innymi w ochronie zdrowia, może wpłynąć i może spowodować to, że wiele projektów, które do tej pory nie mogły być realizowane z powodów finansowych, w tej chwili mogą uzyskać pewne działania, które mogą spowodować poprawę dostępności doświadczeń w zakresie kardiologii, zmienić strukturę, infrastrukturę oddziałów kardiologicznych, ale również zmienić kwestie związane z organizacją świadczeń w tym zakresie. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności, bo taka jest pełna jego nazwa, to jest kompleksowy program reform i projektów strategicznych. To nie tylko środki finansowe, ale też przede wszystkim pokazanie działań, które mają na celu wprowadzenie konkretnych reform. I między innymi od lutego, kiedy Polska przedstawiła projekt Krajowego Planu Odbudowy, odbyło się szereg dyskusji i debat, ale również Unia Europejska w sposób jednoznaczny poprosiła o zaznaczenie w Krajowym Planie Odbudowy strategii, która będzie w następnych latach realizowana w obszarze ochrony zdrowia i to nie tylko tych strategii, które będą finansowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy, ale również wszystkich projektów, które mają dokonać istotnych zmian w sektorze ochrony zdrowia. To, co jest też istotne, to celem Krajowego Planu jest wzmocnienie odporności społecznej i gospodarczej oraz budowa potencjału gospodarki na przyszłość. Bardzo ważnym elementem jest szybki czas realizacji Krajowego Planu Odbudowy, gdyż będą w ramach tych środków finansowych mogły być finansowane wyłącznie te reformy, które zostaną zapoczątkowane w latach 2021 i 2023. Aktualna wersja Krajowego Planu Odbudowy znajduje się na stronach gov.pl Plan Odbudowy. Można się z nimi zapoznać, jest bardzo szeroki, obszerny dokument. Daty, które determinują szybkie wdrażanie planu odbudowy, między innymi były związane z terminem do 30 kwietnia przekazania do Komisji Europejskiej tego planu odbudowy. Polska w sposób niewielki spóźniła się kilka dni, nie dotrzymała tego terminu, natomiast plan odbudowy będzie zatwierdzony przez Komisję Europejską 30 czerwca. Zakłada się, że Polska otrzyma blisko 24 miliardy euro w postaci środków bezzwrotnych i 34,2 euro w postaci ewentualnych pożyczek. Bardzo istotny jest krótki czas, w którym środki finansowe muszą być wykorzystane, czyli do 2026 roku powinno być wykorzystanie środków wraz z ich rozliczeniem w ramach tego projektu unijnego. Jak ten plan wygląda? Został skonstruowany na podstawie pięciu komponentów, czyli tych kluczowych obszarów, które zostały w przypadku naszego polskiego planu zdefiniowane jako odporność i konkurencyjność gospodarki, zielona energia i zmniejszenie energochłonności, transformacja cyfrowa, efektywność, dostępność i jakość ochrony zdrowia oraz zielona, inteligentna mobilność. Między te obszary zostały podzielone środki finansowe. Niestety efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia jest tym obszarem, który finansowany jest w najmniejszym stopniu. Najwięcej środków wydatkowanych jest na zieloną energię i zmniejszenie energochłonności. W tym obszarze pojawia się ten aspekt, który może mieć znaczenie, jeśli chodzi o kwestie zdrowotne. To ma być reforma, która ma dotyczyć czystego powietrza i według danych, które są zawarte w Krajowym Planie Odbudowy, gdzie powołujemy się na dane ze Światowej Organizacji Zdrowia, wśród 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Unii Europejskiej, aż 36 stanowią polskie miasta. Oczywiście kwestia zanieczyszczeń ma dosyć istotne znaczenie, także jeśli chodzi o aspekty związane z chorobami kardiologicznymi, więc ten obszar może faktycznie w jakiś sposób wpłynąć na poprawę zdrowotności. Natomiast skoncentruję się na tej części, która dotyczy ochrony zdrowia, która nazywana jest efektywnością, dostępnością, jakością systemu ochrony zdrowia.
Założono, że wyższa jakość i lepszy dostęp do usług zdrowotnych oraz wzmocnienie możliwości szybkiego reagowania systemu ochrony zdrowia na zagrożenie epidemiczne to ma być główne wyzwanie. Celem ma być sprawne funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności, dostępności oraz jakości świadczeń opieki zdrowotnej. Szacunkowy koszt środków finansowych przeznaczonych na kwestie związane właśnie z ochroną zdrowia to 4,5 miliarda euro. Stanowi to 12,6% Krajowego Planu Odbudowy. Te środki zostały podzielone, że większość, zdecydowana większość tych środków przeznaczona jest na część grantową. Na te koszty wynoszą, te środki będą wynosiły 4,1 miliarda złotych, natomiast pożyczki 450 milionów euro. W ramach tego komponentu stworzono trzy działania. Pierwszym jest poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, dostępności oraz jakości świadczeń zdrowotnych, w szczególności w kluczowych obszarach ze względu na zagrożenia epidemiologiczne, choroby cywilizacyjne i sytuację demograficzną. Drugi komponent dotyczy rozwoju kadr oraz wzmocnienia potencjału uczelni medycznych. Trzeci to są kwestie związane z badaniami naukowymi, ale przede wszystkim z sektorem farmaceutycznym, gdzie tworzy się instrumenty, które mają stworzyć możliwości tworzenia nowych podmiotów, które będą aktywne na rynku farmaceutycznym. Jeśli chodzi o poprawę efektywności, to przewiduje się dwie reformy, jedną reformą, która będzie składała się jak gdyby z dwóch inwestycji. Zwiększenie efektywności, dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych, gdzie inwestycjami będzie rozwój, modernizacja infrastruktury centrów wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych. Czyli to jest ten obszar, który potencjalnie może wzmocnić kwestię dotyczącą infrastruktury, modernizacji, również wysokospecjalistycznych ośrodków kardiologicznych, ale także innych podmiotów leczniczych. Następnym obszarem to jest przyspieszenie transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia, czyli tutaj możemy liczyć na finansowanie projektów związanych na przykład z telemedycyną dla pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi. Bardzo pozytywnym aspektem, jeśli chodzi o Krajowy Plan Odbudowy, jest traktowanie w mojej ocenie w sposób priorytetowy kardiologii. Bardzo często kardiologia występuje i w pewnym obszarze definiowania problemów zdrowotnych, ale także wymieniana jest jako obszar, który wymaga szczególnego doinwestowania. Wskazuje się między innymi, że główną przyczyną zgonów w Polsce to są choroby układu krążenia stanowiące ponad 41% przypadków. Wskazuje się, że starzejące społeczeństwo jest bardzo istotnym wyzwaniem. Między innymi oszacowano, że liczba osób w wieku powyżej 65 lat będzie większa o blisko 2 miliony w roku 2030 niż była w 2018. Wskazano także, że te zmiany demograficzne będą wpływały nie tylko na opiekę geriatryczną i długoterminową, ale także przede wszystkim na onkologię czy kardiologię. Głównym celem zwiększenia finansowania ochrony zdrowia jest wyrównywanie nierówności, zwiększenie dostępności oraz lepsza selektywność i jakość usług zdrowotnych poprzez wdrażanie szeregu reform i dokonywanie reorganizacji. Tutaj zaznaczę, że praktycznie w całym dokumencie pojawia się konieczność zmiany naszego systemu ochrony zdrowia i jednym z tych elementów zmiany jest przede wszystkim przeniesienie świadczeń z lecznictwa szpitalnego do opieki w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej. I
I te rozwiązania mają na celu odwrócenie tak zwanej piramidy świadczeń, gdzie na dzień dzisiejszy większość świadczeń w Polsce finansowana jest w obszarze lecznictwa szpitalnego. Wskazano również jako bardzo istotny element poprawy organizacji opieki zdrowotnej w Polsce utworzenie krajowej sieci onkologicznej oraz wpisano w dokument, że w ramach pilotażu krajowej sieci kardiologicznej będzie testowanie i ocenianie zasadności oraz skuteczności funkcjonowania modelu oparte na sieci ośrodków kardiologicznych, w tym podział kompetencji pomiędzy ustalone poziomy referencyjne działające w ramach umów z NFZ-em, prowadzących diagnostykę i leczenie kardiologiczne. Dodatkowo efektem pilotażu ma być lepsze wykorzystanie możliwości ośrodków kardiologicznych opartych na potencjale sprzętowym i doświadczonych zasobów kadrowych, które obecnie nie udzielają świadczeń w pewnym zakresie możliwości. Wskazano również, w których dziedzinach medycyny powinna nastąpić poprawa infrastruktury w podmiotach leczniczych realizujących to świadczenie. I oprócz chorób zakaźnych, onkologii, psychiatrii, pediatrii, geriatrii, opieki długoterminowej, chorób układu oddechowego i anestezjologii, intensywnej terapii, wymieniono także kardiologię. Drugi obszar, który został wymieniony w Krajowym Planie Odbudowy jako szczególnie istotny, to kwestie związane z rozwojem kadr systemu ochrony zdrowia oraz wzmocnienie potencjału uczelni podmiotów leczniczych biorących udział w kształceniu kadr medycznych. W dokumencie podniesiono dosyć istotną kwestię starzenia się kadry medycznej. Powołano się na dane, że w 2018 roku udział lekarzy powyżej 65 roku, które wykonują zawód w Polsce, to ten odsetek wynosi blisko 24%. W przypadku lekarzy dentystów wynosi 22%. Wskazano, że ta grupa wiekowa ma problemy z wyzwaniem, jakim jest wykonywanie prac w oparciu o narzędzia cyfrowe. W wielu przypadkach potrzebują lekarze pomocy z zewnątrz w obsłudze takiej funkcjonalności, jak ich recepta i e-zwolnienia. Tutaj pozwolę sobie na swoją dygresję. Dla mnie dużym zaskoczeniem była szybka implementacja tych rozwiązań, mimo właśnie tych obaw, że blisko 1/4 lekarzy jest w wieku emerytalnym. Natomiast bardzo szybko okazało się, że te rozwiązania, jakim jest e-receptę i e-zwolnienie, zaimplementowane zostały do naszego systemu ochrony zdrowia. Wskazano, że dosyć istotnym elementem jest wdrożenie zachęt finansowych dla nowo kształconych kadr medycznych, tak aby absolwenci kierunków medycznych nie wyjeżdżali za granicę, tylko swoją aktywność zawodową wiązali z Polską. Tutaj tym takim elementem kluczowym, chyba najważniejszym, będzie kredyt dla studentów medycyny, który będzie specjalnie oprocentowany i umarzany w przypadku, gdy po zakończeniu edukacji zdecyduje się na pracę w Polsce i w ciągu 10 lat będzie te świadczenia w Polsce realizował, wtedy będzie mógł liczyć na umorzenie tego kredytu. Wskazano także na konieczność prowadzenia działań promocyjnych w celu promocji takich zawodów jak pielęgniarka i położna. Także istotnym elementem będzie poprawa wydajności kadr medycznych poprzez rozwój innych zawodów medycznych. Wymieniono opiekunów medycznych, asystentów medycznych, ale także zwrócono uwagę, że warto zainwestować w kadrę administracyjną, która mogłaby wspierać zawody medyczne związane z realizacją zadań administracyjnych. Ja pozwolę sobie tutaj pokazać dane naszej uczelni, bo nasza uczelnia realizuje projekt związany z zasobami kadrowymi w ochronie zdrowia. Jak ta sytuacja, jeśli chodzi o kwestię kryzysu, jakim jest brak lekarzy w Polsce, wygląda, jeśli chodzi o kardiologów. Obecnie w Polsce pracuje 4480 kardiologów. Przewiduje się, że w roku do 2024 roku 578 kardiologów odejdzie na emeryturę, natomiast to jest bardzo optymistyczna informacja. Aż 1250
lekarzy osiągnie stopień specjalizacji, czyli należy szacować, że do 2024 roku przybędzie w systemie 672 lekarzy. Oczywiście te dane są danymi szacunkowymi, bo nie wszyscy lekarze, którzy przejdą na emeryturę, zaprzestaną pracę, a tak samo jak nie wszyscy lekarze, którzy skończą specjalizację, będą pracować w Polsce, więc niemniej jednak no tutaj te perspektywy są dosyć korzystne, jeśli chodzi o kardiologów. A wyższy wskaźnik wymienialności pokoleniowej odnotowuje się tylko u lekarzy radiologów, których przybędzie ponad 700 w ciągu tych do 2024 roku. Chciałem tutaj Państwu pokazać, że w innych dziedzinach medycyny, zwłaszcza w chorobach wewnętrznych, należy się spodziewać dosyć dramatycznej sytuacji, bo przewiduje się, że internistów może ubyć ponad 2000, blisko 1000 pediatrów. Dosyć wysoki wskaźnik dotyczy lekarzy, chirurgów, pulmonologów i położników i ginekologów. Ta pierwsza liczba szczególnie może mieć istotne znaczenie w obszarze kardiologii, gdyż ten gwałtowny ubytek lekarzy chorób wewnętrznych może spowodować konieczność przesunięcia wielu świadczeń w kierunku kardiologii, gdyż te deficyty w tej dziedzinie medycyny mogą mieć istotne znaczenie również dla innych dziedzin. Trzecia dziedzina dotyczy rozwoju badań naukowych i tutaj w zasadzie to Unia Europejska jak gdyby zasugerowała, żeby w tym kierunku podjąć działania. Między innymi wskazano, że rok temu Polska, ale także Europa miała ogromne problemy, jeśli chodzi o zapewnienie dostępności, bezpieczeństwa lekowego. Mieliśmy wtedy do czynienia z załamaniem się pewnych kontaktów gospodarczych z Chinami i to jest jak gdyby intencją, żeby we wszystkich państwach Unii Europejskiej, także i w Polsce, tworzyć odpowiednie warunki dla przemysłu farmaceutycznego, aby zachęcić do inwestycji w produkcję substancji czynnych, intermediatów, a także gotowych leków generycznych i leków biopodobnych. Na koniec chciałbym Państwa poinformować, że w Krajowym Planie Odbudowy są również wymienione inne reformy, które też w jakiejś części mogą być finansowane ze środków KPO, ale także mogą być realizowane dosyć szerzej, gdyż Unia Europejska zażądała całości reform, które będą realizowane w najbliższym czasie i wydaje się, że najważniejszą reformą, która być może rozpocznie się w tym roku, poczekamy na konkretne projekty ustawy, to jest reforma i restrukturyzacja sektora szpitalnictwa w Polsce. Wymieniono takie elementy, które mają w ramach tej reformy być realizowane. Ma być poprawiona jakość leczenia i poziom obsługi pacjenta poprzez wdrożenie systemowych rozwiązań dotyczących jakości i efektów leczenia. To, co Państwa powinno zainteresować, to koncentracja leczenia specjalistycznego. Taki jest element dosyć istotny wymieniony oraz zwiększenie dostępności udzielanych świadczeń. Drugim punkt, celem tej reformy jest prowadzenie spójnej polityki w zakresie zabezpieczenia świadczeń medycznych, optymalnego zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych i tutaj wskazuje się, że tym elementem istotnym, który ma odgrywać jeszcze większą rolę niż dotychczas, to kwestie związane z mapami potrzeb zdrowotnych i na bazie tych map potrzeb zdrowotnych mają być tworzone plany transformacji. Bardzo ważnym elementem jest stworzenie Agencji Rozwoju Szpitali, czyli scentralizowanego systemu nadzoru, którego zasadniczym celem będzie zapewnienie rozwoju sektora szpitalnictwa oraz wspieranie procesów restrukturyzacji. Wdrożenie skutecznych mechanizmów restrukturyzacyjnych poprawiających rentowność i stabilność finansową szpitali. Także
Odurzenie częściowe przyjmowanych szpitali, czyli przewiduje się ten element, który bardzo mocno szpitale powiatowe podnoszą, że może dochodzić do przejmowania szpitali, czy to przez Agencję Restrukturyzacji i Przemysłu, czy przez inny podmiot, który prawdopodobnie będzie wymieniony w ustawie. Bardzo istotnym elementem są inwestycje i tutaj wskazuje się, że właśnie te inwestycje mają być finansowane z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Następnym celem jest koordynacja, optymalizacja wykorzystania bazy materialnej systemu, uporządkowanie struktury świadczeniodawców oraz wprowadzenie mechanizmów stymulujących integrację i koordynację świadczeń. Wykorzystanie efektu skali, czyli interwencje obejmujące wszystkie podmioty, wymiana sprzętu, zakupy wspólne, czyli przewiduje się zakupy centralne sprzętu medycznego. Efektywniejsze wykorzystanie zasobów kadrowych, koncentracja oraz ostatni element to wzmocnienie kadry zarządzającej i popularyzacja nowoczesnych systemów narzędzi zarządzania zdrowia, certyfikacja umiejętności kadry zarządzającej, czyli stworzenie tak zwanego kadrowego korpusu restrukturyzacyjnego. Natomiast przez efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów kadrowych, koncentracja, no możemy mieć na myśli pewne działania, które mają zmniejszyć liczbę podmiotów udzielających świadczeń medycznych, czyli może dojść do zmniejszenia liczby szpitali w Polsce i polecam Państwu na bieżąco śledzenie tych wszystkich zmian, które niedługo prawdopodobnie Ministerstwo Zdrowia ze szczegółami przedstawi. Dziękuję bardzo.